Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak czyścić maszynę Saeco. Jak ją można powiedzieć, naoliwić. Do tego przyda się nam taki zestawik z Philips. Można go kupić w MediaMarkt, przynajmniej jego zakupiłem w MediaMarkt. Do odkamieniania. I taka, że tak powiem, szczoteczka do czyszczenia tej maszyny. Jest to model HD8753 Seco Express do kawy. O, akurat jest, miałem wcześniej inne ekspresy jak Dolce Gusto. Wychodzi, że taki ekspres jest droższy, ale to się zwraca, jak ktoś dużo kawy pije. Bo do Dolce Gusto to kartonik z kapsułkami z 5 euro kosztuje, no a z 3 kawy dziennie wypijając, to co drugi dzień bym musiał zakupować. Co trzeci dzień praktycznie, bo tam 8 kaw na przykład latte macchiato. 8 kapsułek wychodzi tam, no to tak co trzeci dzień bym musiał kupować za 5 euro. Taki kartonik z kawami. No to jednak za 8 euro kupię kilogram kawy, litr mleka i można sobie robić cappuccino albo inne kawy. No także przystąpimy teraz do czyszczenia tej maszyny. Dawno nie była czyszczona. To jest pojemniczek na odpadki, że tak można powiedzieć, kawy. Z przodu jest również zbiorniczek na wodę z filterkiem, żeby dolną podstawkę ściągnąć, wyciągnąć. Żeby dolną podstawkę wyciągnąć, trzeba nacisnąć tutaj po bokach dwa przyciski, jeden z prawej, drugi z lewej strony i wysunąć taką podstawkę. No przy tych maszynach dosyć często, jak ktoś robi właśnie cappuccino i jest używany parowarka, jakby parownik, dosyć dużo wody się zbiera w tym pojemniku, ale to jest normalne przy tych maszynach. Tak jak tu z boku widać, jak ona jest zbudowana. Żeby wyciągnąć taki pojemnik. Poprawiłem kamerę. Najpierw wyciągamy ten biały pojemniczek. I tu gdzie pisze push, jest tu uchwyt na trzy palce i push. I wysuwamy go. Wysuwamy go z maszyny. Tak to wygląda. Bardzo brudny. Bardzo dawno nie był czyszczony. Także raz na tydzień się powinno to czyścić praktycznie, a tu chyba dłużej go nie czyściłem. Ale jestem bardzo zadowolony z tej maszyny. Uwielbiam kawę pić. To odkładamy go do zlewu. Bierzemy sobie gąbkę. I przeczyścimy tutaj wszystko. Do sucha.
Dobra. Tu jest wyczyszczone teraz. Przechodzimy do tego mechanizmu, który się tam porusza i wyciska tą kawę. Ta maszyna w środku jest już w miarę wyczyszczona. Te wszystkie tutaj przyrządy trzeba będzie przyczyścić. Także umocuję kamerkę i odpuszczamy wodę. Mamy na tym cały pojemniczek. Jest dosyć brudny. Trochę płynu. Tu w rogach jeszcze jest trochę brudu, to można szczoteczką sobie pomóc. Jest czysto. Odłożymy na boczek. Teraz podstawka. Można ją jeszcze rozebrać bardziej. No ona taki, jak się przypełni woda w zbiorniczku, to ten cypelek podnosi nam się. Jak będzie widać, że już pływa sobie się rusza, to znaczy, że jest za dużo wody w zbiorniku i trzeba opróżnić go. Jeszcze szczoteczką się też pomożemy. Gąbką nie dojdzie się tak łatwo do zakamarków wszystkich, więc lepiej szczoteczką. Taką szczoteczkę z Ikei. Tak, jeszcze z kodem pryskowym z Ikei. Zobaczmy, czy jest w miarę czysta. Jeszcze troszkę. Przystąpimy do tego mechanizmu silniczka. Użyjemy większego ciśnienia troszkę. Opłuczemy go bardzo dobrze. Nic nie szkodzi, że jest. Trzeba go mocno, nawet jeszcze mocniejszym ciśnieniem. Można go tu nacisnąć. Teraz ten cały mechanizm idzie po naciśnięciu go tutaj. Cały mechanizm idzie do góry tutaj. Do góry. I tak wyciska nam kawę. I ten mechanizm w dół jest zabezpieczony gumkę. Jeszcze raz po naciśnięciu na dole tutaj cały mechanizm idzie
Dobrze. Dobra, jest już czysty. Można go do sucha wytrzeć. Jest widać, jest nasmarowane, bo wcześniej też już czyściłem i smarowałem go troszeczkę. Możemy posmarować tylko gumki, żeby nam w przyszłości szybko nie popękały. Czysty. Nie będziemy go smarowali, ale smarować trzeba go tu, gdzie jest ruch mechaniczny i obciera, z tej strony również. No i gumeczki można posmarować. Zobaczmy, czy ten smalik ma. Jest w zestawie też. Nowe gumeczki są w zestawie. Posmarujemy tą gumeczkę. Troszeczkę wyciągniemy na palec. Bezbarwny taki smar. Że jest. Schowane. Teraz przystąpimy do mycia pojemnika na mleko. Jest ta maszyna, ten ekspres jest wyposażony z maszyną do mleka. Na maszynę do mleka. Po prostu demontuję tutaj taki kranik dodatkowy i się ten zbiorniczek montuje tutaj z boczku na mleko. Także robi cappuccino bardzo dobrze z pianką i pyszne cappuccino wychodzi. Żeby rozebrać pojemnik, no to pokrywka jest o, tak wygląda w całości. Nie da rady teraz go wyciągnąć, trzeba go troszeczkę otworzyć i do góry wyciągnąć. Normalnie łatwo wychodzi. Otwieramy go. Żeby wyciągnąć czarną osłonę pojemniczka przejrzystego, trzeba z boków dwóch tu i tu nacisnąć i wtedy wychodzi. Resztę mleka wylejemy. Górna część pojemniczka. Jedno co zauważyłem, no mamy już tą maszynę 3 miesiące, że górna śrubka zdebieje. No i tutaj woda takiej śrubki, czy po prostu możemy wyczyścić ją tą właśnie. No i żeby odcinam tutaj papier dostał, ręcznik papierowy. Także górna część tego zbiorniczka na mleko jest czysta. Nie używamy szorstkiej strony, żeby nie podrapać tych aluminiowych wstawek. Gąbki. I teraz tak, żeby rozebrać tę dyszę dokładnie, wyciągam gąbkę, gumę, to jest z gumy wszystko zrobione tutaj, to jest plastik
Jeszcze wyciągamy tą bułkę. Wyciągnięta. Widać, proszę spojrzeć, jakie brudne to tu wszystko w środku jest. Jak uczymy. I to się jeszcze wyciąga. O, po naciśnięciu tu użyciu siły z boku wychodzi nam ta cała. I jeszcze można wyciągnąć tutaj. Dlatego będziemy potrzebowali teraz tego, nie wiem jak to nazwać. Wytrycha? Nie wiem. On służył nam do przeczyszczenia tych wszystkich dysz małych. Gąbeczką sobie damy. Jest to brudne dosyć. Widać taki nalot z mleka. To wszystko trzeba wyczyścić. Można tak ładnie trochę nałożyć. Jeszcze przeczyścimy tą gumę. Wyportujemy drucik, to jest z drutu zrobione. Jeszcze osłonka. Wszystko mamy czyste, możemy włożyć to. Inaczej tego nie da rady wsadzić. Jest źle za czasty taki. Tak. To inaczej nam też nie wejdzie. Poskładamy tą całą maszynę i zaparzymy sobie w herbatkę. Tak. Także ją poskładamy teraz. Jest sucha. W odwrotnej kolejności wkładamy tą. Ma to takie szyny jakby. Trzeba do tych szyn to przymierzyć. I usłyszymy klik. Tu siedzi. Jest. Białe osłonkę. Proszę bardzo. Jeszcze powycieram to. Tak.
wyszło. Pojemniczek na odpadki do z boku. Zamkniemy drzwiczki. Kawę dosypujemy tu u góry. Świeże ziarenka kawy mieli. Wody troszkę dolejemy. Dyszę na wyrobienie herbatki. Podłożę kubeczek i włączamy. Zbiorniczek czyściutki. Już nam nie będzie potrzebne. Dołeczko. Zostawiamy sobie na później. Parzy kawę, espresso, kawę, speciale, to można wybrać albo właśnie wodę przez tą dyszę, czyli można sobie herbatę zrobić, albo gorący kubek ciepłego mleka z pianką. Potem mamy funkcję menu, jak mocno parzona ma być kawa, przycisk cappuccino, czyli wszystko można zrobić, zaprogramować na swoje potrzeby. Ja na przykład używam takich kubeczków, one się ledwo mieszczą tutaj, no i może zrobimy sobie kawę, żeby zademonstrować, jak to działa. Mleczka, sprawa, wyczyścimy tą maszynę, ale kartonik mleczka powinno wystarczyć, no mleczko. Od góry się wkłada, usłyszymy zatrzask taki, od razu dosypuję cukier, kosteczka, trzy kosteczki cukru i przycisk cappuccino. Pop. Mieli sobie. Po przytrzymaniu przycisku cappuccino wyskoczy programowanie nam, że ile mleka i ile kawy ma być. Ja już mam zapisane w pamięci, że do tych kubeczków sam raz zobaczycie Państwo, ile tego mleka leje i ile kawy. Widać w moich ustawieniach więcej kawy, więcej mleka jest niż tej kawy. O, proszę, wyskoczył nam komunikat, że pojemnik na odpady kawy jest pełny, co jest nieprawdą, bo go czyściliśmy przed chwilą. Także on ma w pamięci zapisane, ile kaw może zrobić na jednym pojemniku tym na odpady.
A tak naprawdę no, jest pusty, bo czyściliśmy go. Dopiero jedna kapsułka wpadła, jak widać. Nie wiem, czy to widać dobrze. Także trochę nas tutaj okłamał. No ale to można powiedzieć, jedną kawę za wcześnie zacząłem czyścić tą maszynę na kawę i ten pojemniczek. Też wyrzucimy to od razu do kosza. Opłuczemy jeszcze raz. I proszę bardzo. Maszyna gotowa. Jak wspomniałem, to jest przycisk pamięci. Ile kawy, jak mocną kawę chcę. Tutaj mamy w pamięci menu temperaturę kawy. Mam medium. Nie chcę, żeby mnie parzyła ta kawa. Co tu jeszcze jest? Tu jest ta temperatura właśnie też wody. Jasność displayu, control. I jak mocno woda jest zakamieniona. No tutaj w Holandii akurat nie jest zbyt mocno kamienista ta woda. Można ją normalnie z kranu pić i dlatego na dwójeczkę trzymam. Tak samo filtr zbiorniku wody też się ustawia, jak mocno zakamieniona jest woda. Się go ustawia takim pokrętłem na dole. I co tu jeszcze mamy? Water filter. Jak się zmienia filtr, trzeba go tutaj, wyskakuje komunikat, że trzeba zmienić filtr i zresetować pamięć właśnie, że jest nowy filtr założony. On się pyta, czy mamy filtr w ogóle. My daliśmy, że filtr jest założony. Kalk clean. Raz już przeprowadzałem czyszczenie od kalkiem, czyli odkamieniałem maszynę. No jest w tym pudełeczku specjalny płyn do od kalkiem, do odkamieniania. O, tak wygląda taki płyn. Dekalcifier. Cały zbiorniczek się wlewa do zbiornika na wodę. Zalewa się full wodą i włącza się program czyszczenia. Może później, może kiedyś pokażę taki filmik, przeprowadzę takie czyszczenie odkamieniania. I co tu jeszcze mamy? Default settings. No, skasowanie wszystkich ustawień. No i od początku. Escape. Tak to wygląda. Także cappuccino. Trzema kostkami cukru. Także smacznego Wam życzę. Jak się podobało, to proszę pisać. Jak macie jakieś jeszcze pytania dodatkowe odnośnie takiej maszyny Seco, też możecie pisać, Wam odpiszę. Pozdrawiam wszystkich.